Biała plansza. Na niej wyświetlają się kolorowe logotypy Unii Europejskiej oraz krajowych rolniczych sieci tematycznych. Misją Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu jest sprawne i profesjonalne świadczenie usług doradczych o najwyższej jakości, spełniających potrzeby i oczekiwania klientów, budowanie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej instytucji doradczej, ukierunkowanej na mieszkańców wsi i obszarów wiejskich. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przygotował filmy prezentujące dobre praktyki w obszarze przetwórstwa żywności oraz jej sprzedaży. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie rolników do rozwoju przedsiębiorczości, co w dalszej perspektywie może zwiększyć konkurencyjność ich gospodarstw na rynku. Cykl filmów Sposób na sukces, przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego może być bodźcem do skorzystania ze środków finansowych w ramach działania Współpraca i podjęcia decyzji o prowadzeniu sprzedaży swoich produktów. Musimy pamiętać o tym, że zwiększając naszą konkurencyjność, troszczymy się o nasz sukces na rynku lokalnym, wojewódzkim i krajowym. Na zielonym tle napisy: Gospodarstwo Uprawy Grzybów Henryk Kaczmarek, Czernin, województwo wielkopolskie. Jesienny dzień na wsi. Krótko ostrzyżony mężczyzna w średnim wieku stoi na brukowanym podjeździe. Za nim budynek szarej hali z logotypem firmy. Nazywam się Henryk Kaczmarek. Jesteśmy w gospodarstwie uprawy grzybów Czermin. W gospodarstwie tym uprawiamy grzyby boczniaki oraz shiitake. Pomieszczenie w hali. Kilka kobiet stoi przy długim, blaszanym stole. Pakują jasnoszare grzyby do pudełek. Jesteśmy na terenie gospodarstwa rolnego, które przejąłem po rodzicach. Urodziłem się w tym gospodarstwie i za czasów, gdy żyli rodzice, było to gospodarstwem tradycyjnym. Po ukończeniu szkoły były różne myśli, powiększać gospodarstwo, rozwijać, czy ja chcę pracować w tradycyjnym. Sam pomysł przejścia, przebranżowienia produkcji czy uprawy był wynikiem biedy w gospodarstwie. Było poszukiwanie sposobu na życie. Przyszedł pomysł, żeby zająć się boczniakami. To był rok 91, więc obecnie mamy już bez mała 30 lat uprawy grzybów boczniaków. Obecnie gospodarstwo uprawia grzyby na powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Produkujemy około 2 tony dziennie, sprzedając grzyby do sieci handlowych w Polsce, do marketów oraz do odbiorców zagranicznych. Hala upraw. Na betonowej posadce stoją zwarte bloki pleśni. Z nich wyrastają grzyby. Jest to bardzo ciekawy produkt. Zainteresowanie rośnie. Rosną zamówienia. Ciekawy z uwagi na swoje właściwości, jakie posiada. Jest to bardzo zdrowy grzyb i chętnie coraz częściej nasz klient sięga po boczniaka, by móc zrobić z niego coś u siebie w kuchni. Biuro sprzedaży. Trzy młode, uśmiechnięte kobiety siedzą przed komputerami. Pomysł sprzedaży bezpośredniej powstał bardzo wcześnie. Bardzo chwiejne były zamówienia z sieci handlowych, z marketów. Były niestabilne. Trzeba było zagospodarować grzyby, które urosły, a nie były zamówione. Więc sprzedawaliśmy je i sprzedajemy nadal do mniejszych sklepów, sklepików na targach regionalnych. Rozpowszechniło się to, więc obecnie klienci przyjeżdżają do firmy i kupują prosto z firmy. Sprzedaż bezpośrednia prowadzona jest w firmie w dziale sprzedaży oraz przez internet. Obecnie nasze produkty można kupić przez Allegro. Mamy tam szeroki asortyment grzybów świeżych, jak i przetworzonych w słoikach. Kobieta obsługuje biuro spedycji. Siedzi przy biurku, liczy zamówienia. Sprzedaż zaangażowanych jest 5 osób, które pracują każdego dnia nad powiększeniem grona naszych odbiorców i dobrą kondycją firmy. Klientów poszukujemy na wystawach branżowych, Polagra Poznań, targi regionalne na terenie Polski, Messe Berlin i tym podobne branżowe wystawy w świecie.
W biurze stoją pokazowe produkty, m.in. flaki i leczo z boczniaka. Klienci wybierają nasze produkty z prostego powodu. Jesteśmy obecni na rynku, jak wspomniałem, już blisko 30 lat. Są rozpoznawalne, są sprawdzone, bezpieczne. Posiadamy odpowiednie certyfikaty, monitoringi. Klient ma pełne zaufanie do naszego produktu, do firmy. Na ścianach biur wiszą liczne dyplomy uznania dla Henryka Kaczmarka. Nasze gospodarstwo wyróżnia się spośród innych tym, że jest ukierunkowane na produkcję żywności świeżej, zdrowej. Chcę tu nadmienić, że boczniaki zawierają dużą ilość kwasu foliowego. Kwas foliowy jest odpowiedzialny za rozwój kory mózgowej i rdzenia kręgowego u noworodków. Druga substancja ważna to jest beta-glukan. Wspomaga nasze komórki i opóźnia proces starzenia się. Chityna oczyszcza nasz organizm ze śmieci oraz obniżają poziom cholesterolu. To takie cztery największe działania substancji, które zawarte są w grzybach, boczniakach oraz shiitake. Istotne, obróbka termiczna nie zmniejsza działania tych substancji, one są cały czas aktywne. Pomieszczenie w hali. Kobiety ubrane w robocze fartuchy i czepki stoją przy blaszanym stole. Rozdzielają kiści szarych grzybów. Pojedyncze boczniaki wkładają do ażurowych skrzynek. Jedna z kobiet wywozi wózkiem paletowym skrzynki na zewnątrz. Tam czeka na nie samochód dostawczy. Zielono-żółto-biała plansza. Na niej logotyp i napis Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poznań, ulica Sieracka 29. Ekran zaciemnia się.